Jest! Mam kapitana czekoladę! Mam go! Hej, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was do oglądania gry Primal Carnage. Jeżeli moi starsi widzowie wiedzą, o co chodzi, to mogę od razu powiedzieć, że wcześniej nakręciłem już pierwszy odcinek z tej gry. Jednakże wtedy też nie była prawdziwa gra, tylko takie cackanie się i w ogóle. I dzisiaj no, nowym widzą, tak? Gdyż zapewne ci nowi, czyli jakieś 2800 widzów nie widziało jeszcze tej gry, bo zapewne nie zaglądało na moje stare odcinki. I nie, chłopie, dziewczyno, nie zaglądajcie tam, bo to co na starych odcinkach u mnie się wyprawiało, to się nadaje tylko do wstawienia na PKS Dzieci YouTube'a, także to jest tak zwana ciemna strona internetu, nie, tam nie wchodzimy, także mamy nowy porządny odcinek z Primal Carnage. Jeżeli ktoś oglądał Masterchuka, to się też orientuje, że on też w tą grę grał. Tytuł odcinka chyba Chuko Raptor. No i nasza gra polega, no standardowo wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takim wielkim parku jurajskim, w którym są nie tylko dinozaury, ale też i ludzie. I my musimy tych ludzi, będąc dinozaurem, albo będąc człowiekiem, te dinozaury po prostu zabijać, tak? No i każdy ma tam jakieś swoje umiejętności. Ja na przykład mam teraz, akurat mi się fartnęło, mam grupę dinozaurów, bo ciężko jest się dostać właściwie do tych dinozaurów. No i na przykład, o patrzcie, taką mamy typiarkę, nie? I na przykład do niej... Ciężko, ta gra ma wiele licznych bugów ma ta gra i naprawdę jest bardzo trudno. Bardzo trudno jakoś wcelować tego człowieka z umiejętności Velociraptora. Velociraptor to właśnie mają zobaczyć takie zdolności, że one tak jak w prawdziwym świecie potrafią no wysoko skakać i po prostu pazurami szarpać, tak? No to jest ich zdolność. Kto oglądał Jurassic Park, to trochę to odwzorowane tam było. Także można sobie zobaczyć. A zresztą, kto nie oglądał Jurassic Park, to jest film klasyk, to jest obowiązek po prostu znać ten film. Patrzcie, tutaj gdzieś człowiek jest, to tak? I chapniemy go. Patrzcie, nie mogę tego... Nie mogę w ogóle trafić, gra jest zbugowana. Nie widzę, kto to jest, tutaj jest. Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. O, patrzcie, patrzcie. O, jak Stefana tutaj. Dobrze. O, fuck, przepłaciłem to życie. Dobra, kapitan czekolada. Ciekawe, czy mi się uda tyranozaurem być. Tak, uda mi się. Być tyranozaurem to naprawdę jest rzadkość, uwierzcie mi. Każdy chce tyranozaura mieć, okej. Okay. Jego minusem jest to, że jest po prostu... Co prawda bierze wszystkich, że tak się powiem, na hita, tak, ze szczęki. Ale jego minusem jest naprawdę to, że jest potężnym dinozaurem. Jest naprawdę potężnym dinozaurem i ciężko nim gdziekolwiek się dostać. To jest jego minus. Widzicie, biega też nie za szybko. Czekajcie, chcę tego Staszka zjeść, ale nie mogę. Dobra, o kurczę, widzicie to co mi się teraz dzieje? To efekt właśnie postaci tej dziewczyny, która no ogłupia po prostu dinozaury, tak? Ma takie strzałki na truciznę i... No i to działa na dinozaury, tak? To działa. Ciężko jest wycelować strasznie te dinozaury wielkie, dlatego na przykład raptory wolę, bo są małe, skoczne, zwrotne i ogólnie to właściwie cały czas sobie radzą tutaj. No a tyranozaur już tak nie bardzo. Próbujemy ją zjeść. O, widzicie? O, jaki ładny. Ej, dawaj, ty pterodaktyl, pomóż mi. Daj tu kapitana czekoladę. Jest go. Kurde, już dwóch jest. Kurde, zwiewać trzeba. A nie, zabiłem go, dobra. Mam siatkę na ryju. Zaraz mnie zabiją! No i mnie zabili. Okej, co wam jeszcze nie pokazałem? Pokażę wam tego latającego, moim zdaniem pterodaktyle są najbardziej beznadziejnym stworzeniem w tej grze, bo jest nimi... Po pierwsze, jest strasznie trudno nimi cokolwiek w ogóle tutaj upolować. Jest je najłatwiej zestrzelić. Jeden strzał i my jesteśmy uziemieni, widzicie? To nie, spróbujemy jeszcze raz. On pluje taką cieczą jakąś, która to po prostu tak jakby ekran wroga pod,
potrafi zmylić czy coś takiego. No rozmazuję mu ekran, to teraz nie za bardzo chcę pluć. O, o proszę, właśnie takimi żygowinami z nosa właśnie pluję i to jest naprawdę bardzo przydatne. Bardzo przydatne, gdzie trzeba jakiegoś ziomka oślepić. Tylko jak już działamy w pojedynkę, to jest nie za fajnie. No właśnie. Coś nie pokazałem. Karnotaura wam nie pokazałem. Karnotaur, no moim zdaniem też nie za fajny dinozaur. Bo no co on robi? No biegnie po prostu i taranuje, tak? Z tego co wiem, to karnotaury w życiu w rzeczywistym świecie nie taranowały nikogo, innych dinozaurów, tylko po prostu rogi były im potrzebne tylko do demonstrowania jakiejś tam pozycji, zaznaczania terenu, takie te, wiecie co chodzi. Pytacie skąd ja tyle wiem o dinozaurach? No jako dzieciak tam chyba miałem od 6 do 10 roku życia się interesowałem dinozaurami, także zdążyłem sobie przestudiować sobie bardzo wiele, wiele książek, także co nieco o tych dinozaurach wiem. Wiedza podręcznikowa, nikt nie mówi, że może być pewna, prawdziwa, bo ja naprawdę wiele, wiele, wiele podręczników czytałem i nie wiem, czy sam co jest w niektórych rzeczach prawdą. A z Wikipedii nie opłaca się czytać. No dobra, czy on może skakać? Może skakać, ale nie tak jak Velociraptor. Ja chciałbym go staranować, czemu nie mogę go staranować? Gdzie wiem, w czuciu babkę bawi. A my go zajdziemy z tej... Aha! A, cię zaskoczyłem! A, zabiłem go! O, zabili mnie. Dobra, bierzemy... Okej, jeszcze raz spróbujemy naszym pteroptokiem, pterodaktylem. No i tym miłym akcentem zostaliśmy przywitani w drugiej rundzie. Jeżeli ktoś oglądał wcześniejszy odcinek, wie już i zna naszego bohatera, którym teraz gramy. Nasz bohater to kapitan Czekolada. I chyba tyranozor mnie zauważył, chociaż nie, coś mnie tutaj strzelo, Velociraptor. Sam nie mam szans z nim raczej. No właśnie. Właśnie dlatego nazywa się on kapitan Czekolada. Taka dobra kampa. O, tutaj, czekajcie. No nie. Czekajcie, zwiewam do kampy, tu jest więcej moich, to oni mnie jakby obronią. A przynajmniej mam nadzieję, że mnie obronią. Tak właśnie. Mamy tutaj skrzynkę rapsów i bitów i się kapitan Czekolada regeneruje. A gin. Fuck, jak to jest trudno! I do tego wszystko się pakuje. Gdzie mnie tu przyjaciela żresz? Co to było? Karnotar mnie wyrzucił. Dobra, weźmiemy teraz Staszka. I Staszek, jaką masz Staszek specjalizację? No masz shotguna. Masz shotguna i możesz takie fajne racje rzucać. To oślepia dinozaury. Bo są bardzo czułe na światło dinozaury i dlatego my widzimy racę, one widzą wielką plamę. I warto by było tutaj porzucać parę różnych rac, żeby one tutaj nic nie widziały. I będą w dupie. Ktoś tu, coś chyba ktoś zaatakował kogoś, ale nie wiem za bardzo. Wow! Tyranozaur. W sumie chyba o nas powinien gonić, nie niego. Jeszcze jakąś babę zażynają, ale za bardzo nie wiem gdzie. O no nie! Puszczaj! Puścił. Jest fajny, ma miotacz ognia, piłę i do tego może nawalać granatami. Tylko znajdziemy jakiegoś dinozaura, który chce pofikać i damy mu na łóżkę. Brawo, tak mu daliśmy na łóżkę. Okej, chodź tu. Jest, tylko asysta, ale okej, podoba mi się, może być. Jakiegoś granatem załatwimy. Aaaa!
płaca... Fuck. Dobra, teraz weźmiemy sobie kobitkę. I kobitka co ma? Kobitka ma, nie dość, że ma to, czyli snajperkę, to ma jeszcze takie fajne strzałki, które ogłupiają dinozaury. Wiecie tam, strzałki z dużą ilością grzybów halucynogennych i dinozaury po prostu wymiękają. Co to mógł gdzieś tutaj skampić? O nie! Jednak nie mogę skampić, okej. Czemu ona wchodzi w skrzynię? Nie ogarniam tej gry, naprawdę. Halo, są jakieś dinozaury? Czy nie ma? Halo, panie dinozaurze, gdzie pan jest? Tam pan jest. O! Co to było? W biegu go zestrzeliłem! W biegu go zestrzeliłem! Ale to było dobre! Ale to się nie było. I nasz ostatni bohater, John Wayne, prosto z Dzikiego Zachodu, który ma siatkę i pytona oraz digla. Co on chce nimi osiągnąć, za bardzo nie wiem. Ale pokażę wam siatkę, tak, siatka jest bardzo dobry pomysł. Znajdziemy jakiegoś cwaniaczka. Raptora najlepiej, jeśli mógłbym prosić, daj mi tutaj raptora. O, na przykład takiego, tylko... Fakie, tyle tu rzeczy, że nie widzę, co się dzieje. To nie, to nie. No fak, pomóż mi ktoś, dzięki! To ja go zabiłem, czemu? Ja zostałem tutaj ranny właściwie. O, no, okej, liczy się jako kill dla mnie, no ja nie narzekam, spoko. Okej. Okej, okej, dajcie mi jakiegoś raptora. Albo tego ziomka. Patrzcie! I jest zasiatkowany! I nie żyje. Okej, ludzie, próbuję jeszcze raz. Muszę złapać jakiegoś człowieka na to. Zakończę ten odcinek dopiero jak kogoś porwę. Jest! Mam kapitana czekoladę! Mam go! Mam go! Mam kapitana czekoladę! Mam go! Jest! Dziękuję za oglądanie, to jest koniec odcinka. I schodzi outro. I...